Zespół Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze gości uczestników ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół kształcących specjalistów dla telekomunikacji oraz dyrektorów szkół kształcących specjalistów dla poczty. W konferencji uczestniczą również przedstawiciele spółki Telekomunikacja Polska oraz przedstawiciele Ministerstwa Łączności. Jest to konferencja znacząca dla przyszłości szkolnictwa zawodowego. Celem jej jest wypracowanie kierunków dalszej współpracy pomiędzy spółką Telekomunikacja Polska a szkołami kształcącymi dla telekomunikacji. Ważą się losy szkolnictwa zawodowego i pomoc wszystkich tych, którzy coś dla tego szkolnictwa mogą zrobić, bardzo się tutaj liczy. Informowaliśmy już Państwa na naszej antenie o jubiluszowym 10. już międzynarodowym spływie na Bobrze. 27 maja rozpoczął się spływ. Popatrzmy, jak przebiega. Startował już tradycyjny 10. jubileuszowy międzynarodowy spływ kajakowy na Bobrze, organizowany przez wodniaków z PTTK, Polskiego Związku Kajakowego i Klubów Wodniackich. Startujemy we Lwówku Śląskim, aby etapami przez Bolesławiec, Starą Oleszczą, Szprotawę do Żagania dopłynąć na 31 maja i zakończenie odbyć w Pałacu Żagańskim, Pałacu Kultury. Płynie 360 uczestników z dawnego Związku Radzieckiego, z Ukrainy, z Białorusi, z Niemiec oraz z Polski. Z Polski mamy ponad 200 uczestników z całego kraju, ze Słupska, z Warszawy, z Krakowa, no i wielu wodniaków z Dolnego Śląska. Płyniemy tradycyjnie dolnośląskim szlakiem rzeki Bóbr, 103-kilometrowym, rzeki o charakterze górskim, jak widać na naszych zdjęciach, i pełnym wywrotek niespodzianek. Jest to sympatyczna impreza organizowana od 10 lat. Mieliśmy zamiar kończyć w tym roku już tą edycję imprez, ale widzimy, że jest tak wielkie zainteresowanie, że chcemy ją dalej kontynuować. Także myślę, że w następnym roku nie zabraknie naszych jeleniogórskich również wodniaków, którzy dotychczas są tylko organizatorami, a myślę, że wielu się uczestników włączy do pływania. Jaka jest woda w Bobrze? Czy ona już jest dostatecznie czysta, aby ją pić, czy tylko po niej można pływać? Jest lepsza, żeby była tylko do celów przemysłowych, natomiast pić jeszcze jej nie można, ale jest to rzeka tak spokojna, tak czyszcząca się na tym odcinku, że już nawet Polski Związek Wędkarski wpuścił tu pstrąga potokowego, który jak wiadomo nie może żyć w rzekach zabrudnych. Także rzeka się oczyszcza po zamknięciu w dawnych latach selwiskozy i innych zakładów przemysłowych trujących tą rzekę. Czego się życzy kajakarzom na drogę? Połamania wioseł. I tego życzymy. Dziękujemy. Dzień Dziecka. W całym mieście z pewnością nie zabraknie rozrywki dla naszych pociech. Również na stadionie przy ulicy Złotniczej odbędzie się festyn. Posłuchajmy, co proponują organizatorzy. Dzień dobry Państwu. Chcę poinformować szczególnie dzieci i młodzież naszego miasta Jeleniej Góry, że już za kilkadziesiąt godzin, to znaczy dokładnie w niedzielę 31 maja o godzinie 14, przewidujemy do 17, odbędzie się wzorem roku ubiegłego festyn sportowo-rekreacyjny. Festyn, jak sama nazwa wskazuje, będzie to wielka, wspólna, generalna zabawa. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież, oczywiście ze swoimi rodzicami, na tenże festyn w niedzielę o godzinie 14 przy ulicy Złotniczej 12 na terenie stadionu klubu sportowego Karkonosze. Tenże klub Karkonosze wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Polskiego Czerwonego Krzyża jest organizatorem i równocześnie finansuje całe przedsięwzięcie, ale trzeba tu również wspomnieć o dużej pomocy Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, który też przeznacza niebagatelną kwotę na nagrody, upominki dla uczestników tego festynu. Podkreślam, niedziela, godzina 14. Każdy uczestnik otrzyma upominek, a zwycięzcy konkursów, zabaw otrzymają oprócz tego nagrody. Tych konkursów i zabaw łącznie jest przewidziane kilkanaście. Ciekawostką tego festynu jest to między innymi, że obecnie chodząc do przychodni płacimy za badanie ciśnienia już jakieś tam złotówki. My natomiast podczas festynu każdemu chętnemu zmierzymy ciśnienie bezpłatnie, a więc poza tym, że ktoś przyjdzie, jeszcze może sobie sprawdzić ciśnienie, sprawdzić swoją zdrowotność. Bo przecież festyn to nic innego jak propagowanie kultury fizycznej, jak zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania kultury fizycznej, a później może i sportu wyczynowego. Niedziela, godzina 14, stadion przy ulicy Złotniczej 12.